Gwiazdy na dywaniku. Kolejnych gwiazdorskich strojów do oceny szukaliśmy tam, gdzie teoretycznie każdy powinien ubrać się najlepiej jak tylko potrafi. Na pokazie mody. Tym razem była to prezentacja najnowszej kolekcji bielizny Le Paris. Rzućmy przez chwilę okiem na te atrakcyjne stroje. Nowe pokolenie projektantów mody rośnie w siłę. Ewa Szabatin wiedzie prym. Ewa Szabatin. Pokaz bielizny Le Paris. Co mam dzisiaj na sobie? Mam bluzeczkę przez Ciebie uszytą, białą, a pod spodem zwykły t-shirt i jeansy, więc... Ale bluzka jest moja, mogę się pochwalić. Matko jedyna. No ale, no co, no omówmy jej stylizację, Karolina. Wygląda fantastycznie po prostu. Ja naprawdę nie mogę uwierzyć w to, że ona się tak dobrze ubrała. Dla mnie 10 punktów. Zadowolona? Ale zauważ, co jest w tej stylizacji. Tak, czerń, biel i czaszki. Poczekaj, nie ma przesady, nie ma jakiegoś przebierania się. Nie ma czegoś takiego, co spowoduje, że za chwilę padniemy ze śmiechu. No i spokojnie. Nie, są za to dwa serdelki w niebieskich jeansach, jest za to biały stanik, czarny t-shirt, biały t-shirt i czachy. Nie no, luks, naprawdę. No ale są jeszcze na przykład efektowne botki, które skracają serwetkę. To co, dycha? No dycha, ale w drugą stronę, minus 10. Kto was tak ubrał? Edyta Herbuś, dziewczyna od sukienek. Zauważyłaś, Karolino, że niezmiennie Edyta ma na sobie sukienki? Być może lubi, być może są wygodne. Edyta Herbuś. Pokaz bielizny Le Paris. Mam dzisiaj na sobie wygodną bardzo zabawną sukieneczkę. W kolorze biało-czarny. Czy ktoś pomagał Ci w doborze stroju? Nie. Dzisiejsza decyzja była zupełnie samodzielna. Edycie nie chce się dłużej zastanawiać nad strojem, tylko wybiera sukienki, bo to najłatwiej. Ale zobacz, ona wybiera takie sukienki, które wyglądają trochę jak bluzka ze spódnicą. Czyli jednak kombinuje, mówisz. Mniej lub bardziej, ale tak. I za każdym razem ma inną sukienkę, czyli to nie jest powtórka z rozrywki. Tutaj mamy czarne cekiny na górze, na dole mamy biały pasek, czarny pasek, biały pasek. I stop. I stop, na szczęście. Trochę te paski skracają sylwetkę Edyty, ponieważ Edyta nie jest za wysoka, więc gdyby one były pionowe, a nie poziome, to byłoby zdecydowanie lepiej. Następnie pojawiają się dość klasyczne rajstopy, bo prześwitujące skórę, i eleganckie szpilki. Sądzę, że brakuje tutaj takiego przełamania, które spowodowałoby, że Edyta wygląda młodziej, chociaż jest młoda, tak? Mhm. Piękna, młoda, zgrabna. Jakby brakuje mi czegoś takiego świeżego. Ale mamy też torebkę z logotypem Gucci. No i tak, są osoby, które wyznają zasadę logo, a są osoby, które wyznają zasadę no logo. I Edyta należy do tej pierwszej grupy. W sumie nic w tym złego, ale wydaje mi się, że jeżeli chce wkroczyć na taką odpowiednią drogę modową, to ten kierunek jest zły i należy go zmienić. Generalnie po raz pierwszy nie mogę bronić tej stylizacji, jeżeli chodzi o Edytę, dlatego że
Nie dość, że te materiały są fatalne, bo one są wszystkie takie błyszczące i te cekiny, i ta satyna, z której są wykonane te paski, do tego te błyszczące rajstopy, to wszystko nie wygląda dobrze, to wygląda staro po prostu. I wiesz, co jeszcze nie wygląda dobrze? Fryzura, która jest taka uczesana, zaczesana, tak jakby była jakąś spikerką telewizji polskiej. Absolutnie nie zgadzam się z tym, ponieważ Edyta pokazała nam już wcześniej, że potrafi wyglądać fantastycznie, że po prostu wszyscy się jej kłaniają za piękny wygląd. Tutaj się nie popisała i dla mnie to jest niestety 3 punkty. Zgadzam się, 3 punkty. Kto was tak ubrał?